Wracamy do studia. Czas na pierwszego gościa. Mirosław Sachajko, poseł koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To zacznijmy od Sejmu. Wczoraj głosowanie nad nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Bohdan Siączkowski uzyskał akceptację Wysokiej Izby, ale niewielką większością głosów zabrakło głosów Kukiz 15, w tym pana posła głosu. Dlaczego? Dlaczego Bohdan Siączkowski waszym zdaniem, pana posła zdaniem, na sędziego się nie nadaje? Panie rektorze, wcale nie taką niewielką, bo pan prokurator, no uzyskał 5 głosów Konfederacji. To plus 227 PiSu, jeden niezależny, 5 Konfederacji, szybko rachuje, 233. Dokładnie, więc to nie była mała większość. Ustawy przechodziły jednym głosem często. Tu było więcej. My nie mogliśmy zagłosować za panem prokuratorem krajowym, ponieważ obserwujemy, pomimo pięknej historii pana prokuratora, no ostatnie działania i ten brak skuteczności w poprawie funkcjonowania prokuratur, brak takiej merytorycznej odpowiedzi na moje liczne pisma, jakie do prokuratury wysyłałem, no spowodowały, że no skoro w tej chwili, pomimo, powtórzę, tej dobrej historii pana prokuratora nie radzi sobie z pracą, no to nie możemy takiej osoby poprzeć. To tylko o to chodziło, czy też o upolitycznienie, o to, że Bohdan Siączkowski był radnym, czyli pełnił polityczny mandat w Sejmiku Województwa Śląskiego. Był także posłem, czy był, nie był. Nie objął mandatu, bo się nie zgodził ich jako ówczesny marszałek Sejmu na łączenie tego z byciem prokuratorem w stanie spoczynku, czy w jakimś zawieszeniu. Kazał mu zrezygnować z prokuratury. Bohdan Siączkowski nie chciał, koniec końców mandatu nie objął. No ale gdyby objął, byłby posłem. Ma ten gen polityczny w sobie. Ma, co ostatnio widzimy, ale to jest kolejny element, który był podnoszony na sali plenarnej, z którym my się również zgodziliśmy. Więc tak, tu jest zbyt wiele czynników, które przeważyły za tym, żeby nie popierać tej kandydatury. Ale no, demokracja ma swoje prawa, Konfederacja poparła pana prokuratora. Idziemy dalej. Dzisiaj również będą ważne głosowania. Zobaczymy, jak to się skończy. Właśnie, głosowania dzisiaj. Między innymi też dwa personalne głosowania, wybór dwóch członków do Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie dość ważne ciało, bo działa dość aktywnie od kilku tygodni, kilkunastu już chyba tygodni, mówiąc konkretniej, podnosi stopy procentowe. Wczoraj znowuż szczególnie istotna, szczególnie wysoko stopa na wymianie międzybankowej, co ma zmniejszyć nadpłynność w sektorze bankowym i zachęcić banki do zaciągania, dodawania wyższych procent na lokatach, bo tego brakuje. Ceny rat rosną, ceny lokat raczej nie bardzo i teraz ten ruch ma spowodować, ale ceny tam, stopa podstawowa też wzrosła. Niemniej dwa głosowania. Poseł Wiesław Jańczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Nowego Sącza kandyduje i pani profesor, jak ekonomistka, którego nazwiska teraz nie pomnę, ale kiedyś się nauczę, jak pan poseł zagłosuje. Panie redaktorze, no po pierwsze, wydaje mi się, że takie nadużycie pan redaktor przed chwilą zrobił, mówiąc o tym, że w tej chwili Rada Polityki Pieniężnej jest aktywna. Ona jest cały czas aktywna, tylko no jeżeli nie było potrzeby podwyższania stóp czy obniżania stóp, no to tak to nas nie dotykało. No w tej chwili rzeczywiście od kilku miesięcy widzimy, że stopy są cały czas podwyższane. I to dotyka. No, inflacja jest duża, stąd rola Rady jest większa. Przez wiele lat myśmy się wczytywali jako dziennikarze w te sprawozdania, ale bez wypieków na twarzy, bo było prawie jasne, że zawsze będzie utrzymanie stóp. A teraz, no a teraz co posiedzenie, to jakaś decyzja. Nie jakaś decyzja, tylko podwyższenie tych stóp i obawiam się, że jeszcze to podwyższenie będzie kilka razy.
Aczkolwiek no ja wiele lat temu brałem kredyt hipoteczny na mój dom, no i wtedy to oprocentowanie było około 5%. Więc to, co się działo przez ostatnie kilka lat, to taki ewenement był. W tej chwili to oprocentowanie idzie do góry, ponieważ jest duża inflacja, ale jeżeli jesteśmy przy inflacji tylko dwoma zdaniami, kilka dni temu miał swoje wystąpienie kandydat opozycji do Rady Polityki Pieniężnej, który powiedział na pytanie dotyczące inflacji i jej przyczyn, że 80% inflacji to są przyczyny zewnętrzne. No, widziałem po twarzach opozycji, że byli bardzo nieszczęśliwi z powodu tego. On dokładnie powiedział, skąd to się wzięło, więc umotywował tą swoją wypowiedź, dlaczego te 80% inflacji są to czynniki zewnętrzne. Aczkolwiek, no, pomimo tego, że one są zewnętrzne, no, Rada Polityki Pieniężnej nie może pozwolić na to, żeby inflacja poszybowała, jak mieliśmy to 30 lat temu, 20 parę lat temu. Być może te decyzje to powstrzymają. Niektórzy mówią, że są spóźnione, inni mówią, że są akurat w czas, spór ekonomistów trwa, aczkolwiek większość ekonomistów mówi, że Rada troszeczkę się spóźniła, tak o raptem 2-3 kwartały. Też pamiętajmy, że przełożenie właśnie na kredyt jest od razu, ale na inflację jest mocno opóźnione decyzje Rady Polityki właśnie o parę kwartałów, 2 lub 3, tak się mówi w teorii polityki monetarnej. No dobrze, ale to do polityki już partyjnej, panie pośle. Zagłosujecie za tymi kandydaturami czy przeciwko? Mówię o tych dwóch kandydaturach Prawa i Sprawiedliwości. A może poprzecie kandydata opozycji, skoro takie mądre rzeczy mówi? Znaczy nie mówił, znaczy ja, no, mówił mądre rzeczy, ale mówił prawdę, no, więc tutaj no, nie ma co się tutaj wywewnętrzniać. Na pewno poprzemy obecnego szefa Komisji Finansów, pana posła Jęczyka, bo jest to bardzo wyważony kandydat, bardzo merytoryczny kandydat. Takich osób trzeba więcej w Radzie Polityki Pieniężnej. Co do drugiej osoby się nie wypowiem. Tu chodzi o panią poseł Masłowską, bo pan redaktor zapomniał. A pan pani poseł Masłowska, to prawda, bo tam chyba doszło do zmiany, o ile dobrze się orientuję. Tak, bo poprzednia kandydatka, pani profesor, tutaj ja nie będę pamiętał nazwiska, zrezygnowała i pani Masłowska, poseł Masłowska jest tą kandydatką obecną, więc połowę naszej decyzji pan redaktor i nasi telewidzowie znają. A druga połowa jest tajemnicą, żeby było zabawniej, czy jest tajemnicą, bo macie jakieś wątpliwości? Jest tajemnicą, jestem politykiem i tutaj to są poważne rzeczy, więc to nie chodzi o zabawniej, tylko mamy pewne wątpliwości. No dobrze, to mamy przynajmniej tutaj jasną decyzję. Głosowanie, przynajmniej Wiesław Jańczyk decyzji może być pewien i może już nie spać, bo to godzina 8:03, więc pan poseł pewnie już wstał, Jańczyk, ale już może żyć ten dzień, przeżyć w spokoju, że prawie na pewno zostanie nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej. A my jeszcze przejdźmy do kilku innych aspektów polityki. Rekonstrukcja rządu. Czy Kukiz 15 cokolwiek wie? Coś z nami konsultują, coś wam mówią, kto będzie nowym ministrem finansów, czy PiS robi to wszystko samodzielnie i z wami się nie konsultuje? No, panie redaktorze, no, nie konsultuje się, bo nie ma powodu, żeby się konsultować. My jesteśmy oddzielnym ugrupowaniem, nie jesteśmy w rządzie, nie mamy koalicji rządowej, mamy koalicję programową, koalicję, która jest realizowana. Wczoraj Sejm przyjął kolejne dwie nasze ustawy, jedna dotycząca konopi siewnych, druga konopi medycznych. Ta dotycząca konopi medycznych pozwala na to, żeby w Polsce uprawiać konopie medyczne, żeby te konopie i terapie dzięki konopiom medycznym były tańsze i co równie ważne, żeby te konopie były stale dostępne w aptekach, bo w tej chwili sprowadzamy je z zagranicy i bardzo często są, no, brak jest tych konopi, a co do konopi siewnych, to likwidujemy te wszystkie absurdy, które lewica za swoich rządów wprowadziła.
więc już rolnicy nie będą musieli błagać wójta o pozwolenie na zasiewanie. Będzie to prosto za pomocą aplikacji w KOWR-ze. Podnosimy o 50%, właściwie ponad 50% dozwolony limit THC, tak żeby rolnicy nie ze swojej winy nie byli karani, nie chodzili po sądach i nie tracili rocznego zysku z konopi. Więc regulacje są naprawdę bardzo szerokie. Po kolei nasze ustawy wchodzą w życie. Miejmy nadzieję, że Senat bardzo szybko tymi dwoma ustawami się zajmie i już niedługo rolnicy masowo będą te konopie siewne siali. Och, to marzenie kiedyś niejednego licealisty czy studenta, żeby zostać osobą, która tego typu rośliny uprawia, ale to rozumiem, kwestia medyczna, zupełnie o inne użytkowanie chodzi podobno, panie pośle. No dobrze, a co, jak wy patrzycie na ten Polski Ład? No bo on zdaje się stał się kulą u nogi dla obozu rządzącego, stąd dymisja ministra Kościńskiego, spekulacje. Jak wy na te spekulacje patrzycie? Macie jakiś swoich ulubionych kandydatów, profesor Gertruda Uścińska, Artur Soboń, pan minister Piotr Nowak. Jak wy na tą giełdę patrzycie? Kogoś byście mniej widzieli chętnie, a kogoś bardziej chętnie? Jak to wygląda? Ale, panie dyrektorze, no, rozmawiamy trochę o abstrakcji, bo nie mamy na nią żadnego wpływu. Oczywiście pani profesor Gertruda Uścińska bardzo dobrze się spisuje w ZUS-ie. Jej działania i wypowiedzi są merytoryczne, ale również znam osobiście Artura Sobonia. On jest z Lublina, bardzo często jesteśmy w mediach razem. Ale co ważne, to górnicy właściwie są zadowoleni z tego, co wynegocjował pan poseł Artur, minister Artur Soboń, bo Dominik Kolosz na jednym ze spotkań no bardzo, bardzo dobrze wypowiadał się o Arturze, ale to jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości. My pilnujemy naszego porozumienia programowego, aby kolejne dobre ustawy wchodziły w życie, były procedowane. Mam nadzieję, że wkrótce ustawa o izbach rolniczych wejdzie pod obrady, kolejna ustawa o tym, aby obywatele mieli nadzór nad swoimi samorządami, czyli ustawa o referendum lokalnym, tak żeby jak burmistrz czy wójt naopowiada bajek w trakcie kampanii, a później to będzie referendum. To są te ustawy, które, jak rozumiem, idą w najbliższym czasie, ale jeszcze jedna sprawa, którą musimy omówić w najbliższym czasie, nas czekająca, protesty agrounii. Pan poseł rolnictwem się zajmuje, też wymienił tą ustawę o izbach rolniczych, kilka innych ustaw dotyczących rolnictwa. Na ile jest tak, że na wsi wśród rolników jest realne wrzenie, że sytuacja jest na tyle niebezpieczna, że być może to jest paliwo polityczne na to, żeby dać nową partię, żeby na sprzeciwie rolników wobec rządu wygrać coś politycznie. Jest taka emocja na wsi, czy jej nie ma? Znaczy emocje jest nie tylko na wsi, ale i w miastach. No to, co się dzieje z inflacją, to, co się dzieje z nośnikami energii, to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Więc wszyscy tego odczuwamy, tylko pan Michał Kołodziejczak posługuje się po prostu nieprawdą, kłamstwami. I tu jest taki problem, żeby z nim w jakiś sposób polemizować. Ja zresztą kilka tygodni temu zaprosiłem pana Michała Kołodziejczaka na taką debatę przed kamerami. Pan Michał Kołodziejczak nie odpowiedział, bo tu straszył mnie gnojem i opowiadał kłamstwa rolnikom, więc poprosiłem go, żeby jednak się spotkał twarzą w twarz przed kamerami, nie tylko żeby powiedzieć dwa zdania, no, kłamstwa, tylko żeby wyjaśnił swoje stanowisko. No niestety nie chciał tego zrobić. Słyszeliśmy te kłamstwa w stosunku do Pawła Kukiza. Tylko jak się kłamie w tak oczywistych rzeczach, które jest bardzo prosto sprawdzić, to prawda wychodzi na jaw, bo pan Michał Kołodziejczak mówił, że Paweł Kukiz do niego wydzwania. Więc Paweł Kukiz ujawnił tę część swojego billingu, że to właśnie pan Michał Kołodziejczak do niego dzwonił. No, w jednej z debat w MyPolitics powiedziałem, że
moje konto na profilu Agrouni jest zablokowane. Pan Michał Kołodziejczak znowu poobrażał mnie i powiedział, że to jest nieprawda. No więc zrobiłem screen i mam ten screen i pokazałem panu Michałowi Kołodziejczakowi, no, że po raz kolejny mija się z prawdą. No, kilka miesięcy temu był u mnie w domu, w tym pomieszczeniu, gdzie tu jestem w Warszawie, i opowiadał, że tylko z Kukizem chce swoją przyszłość polityczną wiązać, a później się dowiedziałem, że on właściwie wszystkim to samo opowiada, no bo był i u Lewicy z tym wszystkim, z taką samą propozycją, i był u Platformy Obywatelskiej, o czym mówił pan Schetyna. No więc jeżeli jest osoba, która jest ze wszystkimi, to znaczy, że ona nie jest z nikim i również nie jest z rolnikami. No, mamy zgodę Komisji Europejskiej, żeby dopłacać rolnikom 1000 zł do trzody chlewnej. Rząd wystąpił również do Komisji Europejskiej z prośbą o tym, żebyśmy również z naszego budżetu mogli dopłacać do nawozów, bo jest problem z ceną nawozów, tylko na to, nie ma żadnego wpływu, bo to jest cena gazu. 80% w cenie nawozów to jest cena gazu. Ale rząd może jakoś zareagować, rząd może dać dopłaty do nawozów dla rolników. Rząd Prawa i Sprawiedliwości no, pokazał taką ma filozofię, że może aktywnie działać na polu gospodarki. Także w takiej skali, może nie mikro, ale na skali jednostkowej, nie przez duże regulacje, tylko poprzez konkretne działania w konkretnych punktach, w tym wypadku na rynku nawozów. I to się dzieje. I tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. No, to, że Komisja Europejska blokuje KPO już tyle miesięcy, zachowuje się wyjątkowo politycznie, a nie merytorycznie. Dobrze, ale co ma KPO, panie pośle, wspólnego z tym, żeby dać rolnikom dopłaty do nawozów? Znaczy, jeszcze raz, rząd wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o dopłaty do nawozów, bo to jest pomoc publiczna i na to musi się zgodzić Komisja Europejska. Tak jak się zgodziła w tej chwili na dopłaty do trzody chlewnej, no trzeba zaczekać, żeby była pomoc w tej dopłacie do nawozu, bo jeżeli rząd w tej chwili dałby te pieniądze, a za kilka miesięcy nie byłoby zgody na to, to rolnicy musieliby oddać te pieniądze z własnej kieszeni. No. I to by było po prostu no, działanie na szkodę rolników, bo oni by mieli no, po prostu gigantyczne problemy. No, w KPO mamy bardzo dużo działań właśnie związanych z rolnictwem, związanych z tym, żeby rolnicy byli współwłaścicielami przechowalni, przetwórni, jak i handlu. I to za chwileczkę się będzie działo. No więc ten, przepraszam, stek kłamski, wykorzystywanie aktualnej sytuacji do bicia piany, myślę, że źle się skończy, bo rolnicy są bardzo pragmatyczną grupą i nie chcą być okłamywani. To, panie pośle, już na sam koniec wróćmy do tego, co ostatnio nas zajmowało, czyli pomysłu komisji śledczej. Pan poseł o tym mówi, że chyba nie było woli strony opozycji. Czy już możemy uznać, że kwestia komisji śledczej w sprawie podsłuchów jest politycznie martwa? Znaczy, to wszystko zależy od opozycji. No, widzimy, że opozycja próbowała tylko grać tym tematem, który no, w jakiś sposób poruszał opinię polityczną, bo różne telewizja zrobiła wielki rajban, że Polacy są podsłuchiwani, jednocześnie ta sama nielegalnie podsłuchiwani, jednocześnie ta sama telewizja w ubiegły piątek posłużyła się takim niewielkim fragmentem nielegalnego podsłuchu Pawła Kukiza. No więc ta wolna telewizja jest widocznie wolna również od etyki. Ale opozycja, mówiąc, że chce tę komisję, bardzo długo nie potrafiła znaleźć podpisów. No podpisy są, tylko Paweł Kukiz postawił jasne warunki. I tutaj chyba się to opozycji nie podoba, dlatego ten atak na Pawła Kukiza, że w tej komisji nikt nie może mieć większości. Prawo i Sprawiedliwość musi mieć 5 miejsc, jak i opozycja musi mieć 5 miejsc. To o tym zresztą mówi ustawa, że skład komisji śledczej musi odzwierciedlać skład parlamentu. Opozycja chciała dla siebie 8 miejsc.
miejsc. No i na to Paweł Kukiz nie wyraził zgody, bo wtedy to nie byłaby komisja do wyjaśnienia problemu, do naprawy ewentualnej Polski, do oczyszczenia polskich służb, tylko byłaby taka komisja jak w Senacie, która jest wyjątkowo upolitycznioną i niemerytoryczną komisją. Powiedział Jarosław Sachajko, jeżeli komisja miała być merytoryczna, to rzeczywiście szanse na jej powołanie jakby spadają. I tak to niestety wygląda w polskim Sejmie. Jarosław Sachajko, klub, koło poselskie, koalicja Demokracja Bezpośrednia, Kukiz 15. Panie pośle, do zobaczenia. Kawy, więcej kawy, do zobaczenia. Możliwe, może kawa to jest dobry pomysł na początek dnia, zwłaszcza o godzinie 8:15, a kawa u nas jest tylko jedna, to potrójne espresso już za kilka minut.